Żegnam się z Chinami, żegnam się z Szanghajem, a teraz jestem na najbardziej ekskluzywnej ulicy po zmroku. To my też widzieliście, ale to chyba najbardziej centralne miejsce, miasto Pereł, Szanghaj. To ten budynek, który widzicie podświetlony, to dla mnie diabeł, był moją wizytówką, ma dwa rogi, wieże, które jeszcze za parę minut się podświetlą. Tak wygląda centrum Szanghaju. Centrum chyba najbardziej turystyczna ulica, najbardziej taka elegancka. Tysiące neonów, setki neonów. A ja powiem tylko, że Szanghaj jest nazywany Paryżem Wschodu, ale również nazywają go niektórzy dziwką Orientu i nie użyję tego słowa po raz kolejny. Nie podoba mi się najbardziej, ale chyba coś w tym jest, bo troszeczkę czasami tak się wydaje. Podobno Szanghaj przy Hongkongu to małe, prowincjonalne miasteczko, no jeżeli tak, to chcę zobaczyć Hongkong. Nie wiem, co o nim mogę powiedzieć. Jak mówię, setki neonów, delikatnie kropi, zapada wieczór, jest koło godziny 19, a ja się żegnam z Szanghajem, bo jutro o godzinie 12 odpłynę z Chin do Japonii, do Osaki, zobaczę Tokio. Chyba najbardziej nowoczesne miasto na świecie, najbardziej zurbanizowane, w sensie szkła. Oczekuję takich to budynków, jak tutaj możecie zobaczyć u góry, wszędzie. Temperatura, jak widzicie na tym wielkim, może nie widzicie tutaj, to co tutaj wskazuje, o to jest termometr, jest 25 stopni, koło 70 paru stopni Kelwina, znaczy przepraszam, nie Kelwina, tylko Fahrenheita. Kropi, więc deszcz jest ciepły, jest noc, jest wyjątkowo chłodno, bo do tej pory było zawsze ponad 30 stopni. Na tej ulicy możecie spotkać sprzedawców, możecie spotkać panie, które chcą się koniecznie zaprzyjaźnić z obcokrajowcami w różnych celach. I cóż, Szanghaj nocą jest przepiękny. Może nie jest to Las Vegas, nie wiem, bo nie byłem, ale jest warty zobaczenia. A również można spotkać takich panów jak ten, którzy oferują Lady Massage, tak jak ten pan powiedział, Rolex, Omega Watch, no i ten pan odchodzi. Ale tacy panowie są na każdym rogu, więc jeżeli ktoś chce Lady Massage, to może tutaj używać sobie dowoli. Myślę, że za pieniądze rzędu 200 juanów, czyli 30 dolarów, czyli 80-90 zł.